Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Ze mną w studiu profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, ostatnie dni na polskiej scenie politycznej bardzo gorące. Przede wszystkim mamy zatrzymanie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Byli posłowie skazani wyrokiem nieprawomocnym, ułaskawieni przez prezydenta jeszcze właśnie, jeżeli mówimy o wyroku nieprawomocnym. Po kasacjach, różnego rodzaju perturbacjach w grudniu 2023 roku, czyli końcówka poprzedniego, Sąd Okręgowy w Warszawie uznaje panów za winnych, wymierza karę 2 lat pozbawienia wolności. No i teraz zaczyna się dziać wszystko, co obserwujemy w ostatnich dniach, czyli najpierw spory o to, czy mandaty posłów panom wygasły, czy nie. Politycy PiS-u mówią nawet o zamachu na demokrację. Słyszymy, że mamy więźniów politycznych w Polsce. Czy pan by się pod tym podpisał? No nie, to jest oczywiście narracja przesadzona absolutnie, dlatego że w gruncie rzeczy cała ta sprawa to jest, można powiedzieć, historia, która się w polskiej polityce ciągnie na dobrą sprawę już niemal 17 lat, bo tak naprawdę ona zaczęła się w roku 2007, kiedy to... Przypomnijmy, o co tam jeszcze chodziło. Ten spór to jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że ten spór dotyczył konfliktu między ówcześnie rządzącą koalicją, która to koalicja składała się z 3 podmiotów. Pierwszym był PiS, zresztą premierem był Jarosław Kaczyński. Dokładnie. Drugim podmiotem była Samoobrona z Andrzejem Leperem, który był ministrem rolnictwa i wicepremierem. No i trzecim podmiotem była Liga Polskich Rodzin na czele z Romanem Giertychem, skądinąd tym samym Romanem Giertychem, którego też kojarzymy teraz zupełnie odwrotną częścią sceny politycznej. No i w gruncie rzeczy ten konflikt, ponieważ to była bardzo trudna koalicja, więc w którymś momencie liderzy PiS-u wpadli na pomysł, żeby przejąć niejako do siebie tych posłów Samoobrony. Próbowali najpierw po dobroci, czego byliśmy świadkami w słynnych taśmach Beger. To chyba jeszcze gdzieś można zobaczyć w internecie tą słynną rozmowę w hotelowym pokoju. No a później już tak bardziej zdecydowanie na ostro, kiedy CBA rozpoczęło akcję, która miała udowodnić, że Andrzej Leper jest politykiem skorumpowanym. No to się w ostatecznym rachunku oczywiście nie udało. Rząd upadł, były przedterminowe wybory, PiS stracił władzę i potem ta sprawa się ciągnęła. Rzeczywiście, to niemal pewnie długą książkę by można napisać o tych bataliach sądowych, które się gdzieś tam toczyły, o tych działaniach. Tam jeszcze w międzyczasie była komisja śledcza, zanim był ten wyrok, o którym pani powiedziała. No i w efekcie dzisiaj wreszcie po niemal 17 latach ta sprawa dobrnęła do finału, co samo w sobie nie stanowi pewnie chluby dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, który rzeczywiście bardzo długo się jakby zajmował ocenianiem tej sprawy, ale też trzeba powiedzieć, że politycy nie pomagali. To właśnie to jest ta kwestia choćby ułaskawienia w 2015 roku, żeby panowie Wąsik i Kamiński mogli objąć mandaty w nowym rządzie. No i teraz mamy trochę taką sytuację, że proszę zauważyć, że w jakimś sensie obecna koalicja rządowa, ona tak nie do końca jest stroną akurat w tej sprawie. Ona ma pretensje do Wąsika i Kamińskiego pewnie za jakieś inne rzeczy, no choćby za Pegasusa, natomiast akurat ta sprawa w jakimś sensie wtedy mało ich dotyczyła, no mało tego, oni pewne korzyści polityczne odnieśli z tego powodu, że ta, ostatecznie przejęli władzę, że ta prawda? Koalicja się rozpadła i mogli w 2007 roku przejąć władzę. No natomiast dzisiaj są jakby w takiej sytuacji prawda, że mamy orzeczenie w końcu prawomocne Sądu Okręgowego skazujące obu panów na więzienie. No i teraz jest sytuacja taka, czy rzeczywiście egzekwować to, co sąd orzekł, czy udawać, że nic się nie stało. No tutaj można powiedzieć, że wybrano tą drogę chyba słusznie, że jednak trzymamy się tego orzeczenia sądu i próbujemy to jakoś rozwikłać, co oczywiście pewne ryzyko polityczne, jak widać, powoduje, bo tutaj PiS ma kolejne paliwo polityczne do tego, aby rzeczywiście ten konflikt na linii koalicja rządząca, właśnie PiS, mocno, mocno nakłaśniać i nakręcać. Ale nie powinno nas to dziwić, dlatego że
politycy opozycji ówczesnej, obecnej władzy mówili o tym, że no będą chcieli przywrócić w Polsce praworządność, niezawisłość sądów. I to jest chyba przykład tego, że rzeczywiście to zaczyna się dziać. Jeżeli mamy orzeczenie sądu, no to nie mamy podstaw do tego, żeby je podważać, prawda? Jest wyrok i tutaj też jest ta zasada, że każdy jest w końcu równy wobec prawa. Dokładnie tak. To znaczy to jest w gruncie rzeczy my tych takich zupełnych pryncypiów. Mhm. Dotykamy. Właśnie. Podstaw, więc ta dyskusja w ogóle nie powinna mieć miejsca. Ona nie powinna mieć miejsca, dlatego że my trochę pozwoliliśmy politykom, żeby oni przyzwyczaili nas do tego, że oni tak nie do końca są, no to jest trochę tak, jak w tym, co kiedyś pisał Orwell, że są równi i równiejsi. Ci politycy mieli być tymi równiejszymi, a już zwłaszcza ci, którzy sprawują wysokie funkcje w państwie, bo przecież w momencie, kiedy ta sprawa się tam przez te lata toczyła i Kamiński i Wąsik zajmowali wysokie funkcje, byli posłami, byli ministrami, kierowali różnymi ważnymi organami państwa. No i w efekcie jest tak, że dzisiaj no, to jest dla wielu obywateli pewnie zaskoczenie, że oto reakcja państwa, które dotychczas w Polsce tak dosyć jakby liberalnie podchodziło do tego, co politycy robią, nagle z pełnym zdecydowaniem rzeczywiście te wyroki sądowe egzekwuje. No ale to jest, myśmy już się znaleźli w naszym życiu politycznym w takim miejscu, że normalność nas zaczyna szokować. To chyba nie jest dobry sygnał, ale w tej sprawie właśnie tak się dzieje. No tak, bo mówimy o politykach, którzy zostali skazani za przekroczenie uprawnień. Sąd rzeczywiście wydał taką decyzję, i teraz trafiają do aresztu, a nagle przynajmniej przez część sceny politycznej postrzegani są jako męczennicy, bohaterowie. No to dużo tutaj mówi się właśnie o więźniach politycznych, o głodówce, o tym, że mamy tutaj zamach na demokrację. Prezydent Andrzej Duda, o nim też zaraz będziemy rozmawiać w całej tej sytuacji, wydaje oświadczenie, że nie spocznie dopóki, że będzie walczył o wolność do końca, nie spocznie. Jak to się wpisuje w całą tą sytuację, o której pan profesor wspomniał, czyli o to, że praworządność nie powinna nas dziwić? Znaczy to jest tak, to się wpisuje w taką narrację PiSu, która rzeczywiście no, ma pokazywać, że owi politycy zostali poddani jakimś represjom właśnie dlatego, że są politykami opozycji, a tak się nie dzieje przecież, dlatego że to, za co oni zostali skazani, dotyczy ich działań jako funkcjonariuszy władzy po prostu. I mało tego, w międzyczasie już się ta władza zdążyła zmienić przynajmniej dwukrotnie, prawda, czy właśnie nawet trzykrotnie. I w efekcie no, dzisiaj rzeczywiście to łatwo, bo mało kto już pamięta, o co to tak naprawdę z tym Leperem chodziło i co to była za sprawa, taką narrację budować, tym bardziej, że PiS potrzebuje paliwa do mobilizowania swoich zwolenników. I na razie to się nie za bardzo udaje, dlatego że te kwestie dotyczące właśnie telewizji, która, czy w ogóle mediów publicznych, no to chyba nie spotkało się z jakąś taką reakcją i tutaj nie widać za dużo chętnych do tego, żeby bronić właśnie mediów publicznych w tej postaci pisowskiej i nie za wszelką cenę, więc proszę zauważyć, że zresztą ta dzisiejsza demonstracja PiS-u w Warszawie, ona w momencie, kiedy była organizowana, to mówiono, że rzecz dotyczy mediów. Dzisiaj już jest zupełna zmiana. To jest tak naprawdę demonstracja, która ma służyć obronie obu polityków. Więc tutaj próbuje się znaleźć tego typu rozwiązanie. Natomiast no, z punktu widzenia koalicji, to jak mówię, ona trochę nie ma wyjścia. To nie jest jej problem, ale jeśli się z kolei na sztandarach umieszcza przywrócenie praworządności, no to tak naprawdę nie ma wyjścia. Tak? To znaczy trzeba rzeczywiście pokazywać, że tą praworządność się przywraca, nawet jeśli się, tak jak powiedziałem, wiąże to z pewnym ryzykiem politycznym. Polacy oczekiwali od nowej władzy tego, że rozliczy poprzedników za różne afery i rzeczywiście ruszyły komisje śledcze dotyczące między innymi wyborów kopertowych, dotyczące Pegasusa. Czy to jest sygnał, to aresztowanie dwóch byłych już posłów, czyli de facto
pójście zgodnie z prawem, tak jak powinno to wyglądać. Czy to jest sygnał dla reszty środowiska PiS-u, ale też szeroko dla polityków, taki sygnał, że rzeczywiście wracamy do tego i teraz już nikt, kto łamie prawo, kto przekracza te granice, nie może czuć się bezkarny? Czy ja myślę, że to jest kolejny sygnał, bo takich sygnałów było już troszkę w ostatnich latach, ale myślę, że coraz częściej jest tak, że wyborcy, zwłaszcza młodzi wyborcy, oni tak naprawdę tego oczekują. Ja choćby tak z tego tygodnia z rozmów ze studentami, to ja często obserwuję coś takiego, że oni w ogóle za bardzo nie rozumieją, o co właściwie jest ten cały raban. No, panowie narozrabiali, sąd wydał wyrok, no trzeba go po prostu wykonać, no bo jesteśmy równi wobec prawa. No jasne. I tutaj no, to jest takie bardzo, powiedziałbym, logiczne i normalne myślenie. Natomiast, tak jak powiedziałem, politycy wywalczyli sobie w Polsce pewien wyjątkowy status. Ale myślę, że to się rzeczywiście powoli zmienia, chociaż też znowu z tymi rozliczeniami też no, nie przesadzajmy to. Biorąc pod uwagę tempo działania tych naszych instytucji, to przecież to potrwa. Te dzisiejsze afery, to jeszcze potrwa i potrwa, bo nawet jeśli popatrzymy choćby na pracę komisji śledczej, która no, zaczęła z przytupem, no ale widać, że nim oni wszystkich tych świadków przesłuchają, nim to się wszystko odbędzie, no powstanie jakiś raport pewnie, potem być może sprawa trafi do prokuratury, więc to będzie trwało pewnie jeszcze długie miesiące. Natomiast tutaj mamy tak, w każdym razie taki wyraźny sygnał, że jest pewna zmiana, no i zobaczymy, na ile rządzącym tej determinacji wystarczy. To teraz o równie ważnej postaci w całej tej sytuacji, czyli prezydencie Andrzej Duda ułaskawił pana Wąsika i pana Kamińskiego jeszcze w trakcie, kiedy ten wyrok był nieprawomocny. No i zdania są podzielone. Jedni mówią, że to są wyłączne kompetencje prezydenta, inni, że konstytucja tego nie określa, że tak nie powinno to wyglądać. Teraz myślę, że wielu naszych widzów, że internet obiegło to zdjęcie, kiedy prezydent stoi de facto z osobami, które są skazane prawomocnym wyrokiem, które i sąd wydaje nakaz aresztowania, doprowadzenia do aresztu. Jest taki azyl w Pałacu Prezydenckim. Jak Andrzej Duda wpisuje się w całą tą sytuację? Gdzie jest jego miejsce? Znaczy, moim zdaniem generalnie wpisuje się źle, dlatego że niezależnie od tej dyskusji, o której pani powiedziała, i ona rzeczywiście... Czy on miał prawo, czy nie miał, on, tak? To zostawiamy można toczyć, to już w tym momencie to nie ma znowu aż tak dużego znaczenia, bo jednak sądy rozstrzygnęły tak, jak rozstrzygnęły. Natomiast kłopot polega na tym, że można powiedzieć, dzisiaj wszystkie atuty ma w ręku prezydent, dlatego że każda ze stron tej dyskusji w jednym jest zgodna. Dzisiaj mamy prawomocny wyrok i prezydent może obu panów po prostu ułaskawić. W tym momencie, tak. W tym momencie. I nikt nie będzie już tego kwestionował. Czyli tak naprawdę wystarczy jeden podpis prezydenta, aby Wąsika i Kamińskiego natychmiast wypuścić z więzienia. I teraz, jeżeli jest tak, że pan prezydent zamiast, jeśli uważa, że oni rzeczywiście na tą karę nie zasługują, jeżeli tak uważa, no to po prostu powinien to zrobić i nie ma sensu tutaj wydawać jakichś dramatycznych oświadczeń o jakichś no, niewiarygodnych czynach, które pan prezydent będzie musiał się dopuścić, żeby ich ratować. Otóż no, nic, wystarczy podpis. Żaden heroizm nie jest potrzebny. Mamy tutaj instytucję ułaskawienia, co do której wszyscy są zgodni dzisiaj, że na pewno można jej użyć i na pewno zostałoby to uznane. Natomiast oczywiście też jest tak, że podejmując tą decyzję dzisiaj, pan prezydent rozstrzygnąłby tą dyskusję wcześniejszą, no bo to by de facto oznaczało, że przyznałby się do błędu. A on zdaje się nie za bardzo to lubi. No i stąd mamy taką sytuację, jaką mamy, prawda, że ten spór polityczny się nakręca. Z drugiej strony oczywiście jest tak, że obaj panowie póki co siedzą. I no właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeszcze będzie oczywiście ciąg dalszy, bo rzecz będzie jeszcze dotyczyła mandatów, bo tu też mamy sytuację przedziwną, bo mamy de facto sprzeczne wyroki dwóch izb Sądu Najwyższego, więc można powiedzieć, że ten kryzys będzie narastał, a on jest w gruncie rzeczy akurat na tym poziomie do przecięcia bardzo szybko, jeśli chodzi o przynajmniej owo więzienie dla obu panów. Oczywiście ta kwestia mandatu to tutaj jest nieco bardziej skomplikowana, ale tu racja wydaje się być jednak po stronie marszałka Hołowni, bo tutaj wręcz normy konstytucyjne
musimy, no jeżeli musimy mamy wziąć pod prawomocny uwagę. Wyrok, jeżeli mamy to, prawomocny tak, wyrok, to mandat wygasa, tak? Wygaśnięcie mandatu i pewnie to się ostatecznie na tym skończy. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście ta sytuacja moim zdaniem niepotrzebnie eskaluje i to dzisiaj prezydent ma w gruncie rzeczy no, niejako w ręku pierwszy krok, który by prowadził do pewnej deeskalacji. Ale to nie jest tak, że prezydent sam podsycał jakby ten konflikt, między innymi, no można to nazwać różnie, ale jedni mówią o azylu, o ukrywaniu przestępców. Generalnie, jeżeli mamy osoby skazane prawomocnym wyrokiem, znajdujące się w Pałacu Prezydenckim i oburzenie ze strony chociażby prezydenta, że policja przychodzi i aresztuje te osoby. Rozumiem, że w polskim prawie nie ma czegoś takiego, że Pałac Prezydencki jest wyłączony spod jurysdykcji, jest jakimś specjalnym azylem, miejscem, w którym no, nie można tego zrobić. Nie, no to jest urząd jak każdy inny, prawda? To oczywiście tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że policja powinna to zrobić, ale mało tego, to można argumentować nawet w ten sposób, że oto owe organy ścigania niejako działając w interesie prezydenta spowodowały, że z jego otoczenia zniknęły osoby, które właśnie no, były obciążone tym wyrokiem. Natomiast no, to jest oczywiście sytuacja, która stawia prezydenta już dzisiaj bardzo wyraźnie, po prostu po jednej stronie tego konfliktu. Tutaj można powiedzieć, że w tej sprawie no, w jakimś sensie maski opadły. To znaczy dzisiaj widać wyraźnie, kto jest po czyjej stronie. I to dotyczy nie tylko prezydenta, ale to na przykład dotyczy choćby tych neosędziów w Sądzie Najwyższym. To dotyczy także Sądu Konstytucyjnego, który też gdzieś tam w tej sprawie również orzekał w taki bardzo jednoznaczny i korzystny dla PiS-u sposób. Więc tutaj te strony jakby widzimy wyraźnie, tylko że problem polega na tym, że w gruncie rzeczy pogłębianie tego konfliktu w ostatecznym rachunku o tyle nie prowadzi do niczego, że moim zdaniem PiS nie ma ochoty iść na wybory dzisiaj, bo to byłoby znacznie bardziej ryzykowne. To byłaby jeszcze bardziej bolesna porażka? Znowu przeniesienie tego na wyższy poziom, ale moim zdaniem no, tak jak się patrzy na różnego rodzaju doświadczenia krajów, gdzie zdarzały się takie historie, że tam wybory jakoś tam unieważniano z jakichś powodów, no to zazwyczaj ci, którzy wygrali te wybory unieważnione, wygrywali następne i to jeszcze wyraźniej. Z większym przytupem. Tak jest. Więc to jest ta granica, która powinna skłaniać polityków do jednak nie eskalowania już tych dalszych działań. No ale na razie w PiS-ie jest ta chęć nakręcania tego konfliktu, no a władza też próbuje pokazać, że też rządzi twardą ręką, przynajmniej zaspokajając oczekiwania, no przynajmniej tej części swoich wyborców, którzy rzeczywiście na taki twardy kurs liczyli, a więc no, też z tego powodu to zresztą widać na przykład w internecie, to zdjęcie, o której pani mówiła, to jest chyba jedna z tej chwili najbardziej memotwórczych obrazów w ogóle w sieci, więc widać wyraźnie, że również mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że ten konflikt, on się jakby rozlewa dalej, prawda, że to już nie tylko dotyczy elit politycznych, ale on się już rozlał po mediach. No i coraz wyraźniej jest także widoczny po prostu w społeczeństwie. No właśnie, to cała ta sytuacja, jaką może być prognozą, jeżeli chodzi o dalsze relacje rządzących z prezydentem? Jak to może przebiegać? Czy moim zdaniem to jest prognoza jak najgorsza? To znaczy tutaj wygląda na to, że rację mieli ci, którzy mówili, że przez kolejne miesiące do momentu, kiedy trwa misja Andrzeja Dudy jako prezydenta, no po prostu. Ale to jeszcze ponad półtora roku. To ponad półtora roku i ta wojna polityczna będzie trwała i biorąc pod uwagę, no jak szybko ten konflikt narasta, to rzeczywiście można mieć obawy, czy to się w którymś momencie nie przerodzi już nie z takiej zimnej wojny domowej, bo w tej chwili coś takiego mamy, w jakąś taką sytuację, że rzeczywiście to się wymknie. Ale to będzie weto za wetem? Kontroli. Przypuszczam, że może nie tak, że 100% ustaw zostanie zawetowanych, natomiast myślę, że te wszystkie ważne, a już na pewno te, których zawetowanie sprawi kłopot koalicji rządzącej, to myślę, że na to weto, tego weta można się spodziewać. Natomiast oczywiście Sejm uchwala mnóstwo różnego rodzaju aktów i one paradoksalnie, jak się śledzi głosowania, to mimo tej gorącej walki politycznej, to jest bardzo wiele ustaw, gdzie głosują wszyscy, bo sprawa jest jakby niekontrowersyjna. I tutaj nie sądzę, żeby prezydent akurat się jeszcze dodatkowo
dokładał kontrowersje. Do tego. Tak, dokładał do tego, ale będzie mnóstwo takich rzeczy, które rzeczywiście będą okazją. No tutaj za chwilę mamy budżet, no za chwilę będziemy mieli jakieś ustawy dotyczące mediów, bo już są zapowiadane. Na pewno będą się musiały pojawić ustawy odnoszące się do rozwiązania tej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. No i tutaj myślę, że tu będzie walka do końca i prezydent bardzo chętnie z tego weta będzie korzystał. Będziemy tą sytuację na pewno obserwować i na bieżąco komentować. Tyle na dziś, tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Thank you.